Chyba zawsze prawdziwa edukacja na tym polegała, żeby z ucznia wydobyć prawdę, która w nim jest. Nie narzuca się komuś prawdy z zewnątrz, tylko dobry profesor tak zadaje pytania, żeby student odnajdywał odpowiedź w sobie. Ale tu chodzi o coś jeszcze głębszego. Tu nie chodzi tylko o wiedzę, jaką można ze mnie wyprowadzić, tylko o moją tożsamość, która we mnie tkwi. Kim jestem, nie tylko co wiem. Kim jestem. Spodobało się Bogu odsłonić swego Syna we mnie. I to jest proces, to jest to, co się dzieje w wyniku tego procesu uczniostwa, tej relacji jedynej naszej do Jezusa jako do naszego Mistrza, że stajemy się do Niego podobni, ponieważ się odsłania z nas Jego obraz.